Grażynka jak zwykle podrywa żołnierzy, bo jej się podoba mundur. Mundur się podoba. Za mundurem panny sznurem, tak ma. I od razu takiego z grubą lufą, bo to, to moździerza. Jak już... Paczka! Żonaty chłopak, a ty go zastrzyzasz. No jak? No to co, żonaty to nie może? Też chłopak. Też chłopak, tak jest. Karabiny, świnny, pistolety, wszystko jest. W razie na wojnę jesteśmy gotowi, tak? Jakby co, jakby co. Tu żeśmy się przymierzyli, tak, do tego granatnika i do tego automatycznego 30, bo mówił 36 naboi, tak? Ile? 30. 30. Są magazynki po 20 i 30, ale my używamy tylko 30. No dobrze. I rosomaki. Ja jestem, proszę pana, że tak powiem, dowódca konwoju, jakby się trzeba było, ale konwoju morskiego, bo jestem przeszkolony jako kapitan żeglugi wielkiej, dowódca konwoju, jakby co na morzu mogę prowadzić konwój. A tak się złożyło, że w wojsku, mimo że może jako kapitan w wojsku jestem tylko mat pod chorąży, zawsze zdąży, jak mogę. Mat pod chorąży. I to ciekawe, że mat pod chorąży ma prowadzić konwój, nie? To jest bardzo ciekawe. No, ale... Także... Z wojska polskiego. No. Rosomaki, rosomaki! Do przodu nasze. Karbunciów, dobra. Nie idziemy na wojnę. Na wojnę nie idziemy. Nie idziemy na wojnę, nie idziemy. Nie idziemy na wojnę. My jesteśmy pokojowo. Pokojowo nas. Kurde. Nie da rady. Halo. Liczba tych, którzy łącznie tylko na 10 km na dystansie przekroczyli linię startu. Nasza organizatorka, wolontariuszka. Myślałem, że już tam przemknęła sylwetka kolejnego biegacza, biegającego na jasne pola. A więc za chwilę pierwsi na mecie. Jest. To rodzina porębana. No. Medale mają, to do wręcza. No, żeglowce. Takie medale. Październik miesiącem za minę. Tak jest, tak jest. 180 tysięcy bez problemu. Ale ja co roku, miesiąc czas... Wiktoria! Chodź tu. Możesz, tu babcia jest. Chodź tu. Ona nie może. Co nie może? A Marta też tam. Nie może. Pilnują medali. Marta też. To będzie Marta, kto wie, czy to będzie inny zawodnik. Dowiemy się. Już widzę, że Dołutę przygotował dla nas tutaj za linią mety. 25 metrów za linią mety. Naszego nazwiska zawodników i czekamy, czekamy, proszę państwa, spójrzcie za państwo w kierunku zachodnim Jasnych Błoń, bo tam właśnie za chwilę powinna wynurzyć się, jak śpiewa Maryla Rogowicz, z niebytu fal, sylwetka pierwszego biegacza, czy to będzie samotnie wchodzący do mety zawodnik, czy to będzie mocna walka, jest, to jest chyba Bartek Nowicki, z daleka sądząc na sylwetce, chociaż tutaj mogłem się pomylić, uniesione w górę ręka, więc proszę państwa, już na mecie, gorący brawa, mistrz Europy, reprezentant naszego realnego wielokrotny mistrz Polski, wybierak na 800, 1500 metrów, wybierak przemajowy, Bartek Nowicki, przez wiele czołowie Polski, średnio dystansowie, przedłużający się, mówiąc kolokwialnie. Gratulacje, gratulacje. Kolejnego zawodnika. Bartek Nowicki.
zatrzymał się chyba dwa razy przed zakończeniem biegu. Tak, to już koniec. To już tam wymarzona, upragniona. I to jest a teraz mamy już trzeciego, czwartego, piątego, szóstego. No i teraz, proszę Państwa, będziemy już oklaskiwać cały czas kolejnych biegaczy. A czas Nowińskiego, który został uzyskany na mecie, to jest, to są 30. 30 minut. Mamy kolejnego biegacza. I zawodnicy przekraczający linię metki, idziemy do przodu. Tu mamy medale dla Was. Przechodzimy do przodu. Wiktoria wręcza medale, widziałaś? O, tak jest. Brawo. Brawo, brawo. Kolejni zawodnicy padają. Już mamy na mecie. Pierwsza dziewczyna na mecie. Brawo, brawo. O. Monika Strzyczak, proszę Państwa. To wielokrotna finalista. Mistrzostw Polski. Biega w długich przełajach na wjeździ. Zarówno w kategorii juniorów, jak i w kategoriach młodzieżowych. Monika przez wiele lat w czerwce polskich juniorek. A dzisiaj zajmuje miejsce pierwsze po latach poprzednich edycjach także i w biegu kobiet, który rozgrywany jest tutaj zawsze w dniu Święta Kobiet 8 marca na jasnych Błoniach i w półmaratonach wielokrotnie Monika wybrał na 10 km czołowe miejsce. Ścisła finalistka Polski z kategorii pan młodzieżowy w kategorii seniorek. Czas Moniki w granicach 40 minut, a więc dobry rezultat można tutaj powiedzieć, że Monika wykonała swoje zadanie, które na pewno jest plan na tenista. Dziewczyna, pierwsza dziewczyna i co tam? A cały czas 40 minut chyba zrobiła, nie? Zamieszane są piękne medale. Teraz kolejna pani! Gorące brawa! I oto już na mecie meryduje się jako druga Ewelina. A widzisz, jak te dziewczyny biegają, ale... Ewelina Kowalik, proszę Państwa, już ze stratą około 1,5 minuty, ale przecież to niewielka strata do Moniki Andrzejczak. Brawo Ewelina, gratulujemy, czekamy na trzecią zawodniczkę i czekamy na te około 650 osób, które jeszcze zostało na trasie. Tak jak powiedziałem, pod prawie 700 osób dzisiaj zgłosiło się do biegu na 10 kilometrów, a około 3200 na dystansie półmaratonu. I pozdrawiamy na 3200, a 600 na 10. To są ci, co na 10 km przylecieli. Pierwsi. Pierwsi na 10 km. Brawo! Brawo, brawo! Na 10 km przylecieli już pierwsi. Pierwsi, po pół godzinie. I zniesiony burzą waszej braw na mecie kolejny zawodnik. Teraz poglądam na te koszulki. Ależ finisz zawodnika. To chyba rekordowy finisz dzisiaj. Brawo, brawo. Gdybyśmy tutaj rozłożyli maty na ostatnich 100 metrach, to pewnie mielibyśmy w tej chwili rekordowy finisz. A te koszulki organizatorowe. Widzę, widzę. Kiedy biegniemy? Z taką pustą krawatą. Rana mieliśmy. To właśnie koszulki. Brawo, brawo. Służbowe dzisiejszego dnia. Witamy my nad ranem maratona. Wleciał, a na mecie już marszałek województwa zachodniopomorskiego pan Ojciec. Gratulujemy. Gratulujemy, gratulujemy. Proszę, proszę, jak się widało? No właśnie, a proszę mi powiedzieć, bo widzę, że jeszcze musi pan wrócić obecany na zachodniku od tej biur. Jestem rodzin, że
Rozumiem, że to bieganie na dychę dla etapieru jest gdzieś tam z marzeniami, z wyższych dystansach. Czy są takie marzenia? Maraton, ahoj, ahoj, ahoj! To my marynarze pozdrawiamy tych, że, prawda, specjalistów od biegania. Panie marszałku, jest takie powiedzenie, każda miłość boli miłość do biegania, boli szczególnie i wysłowie. Jeżeli boli, to znaczy, że żyje. Tak, ale jest to miłość, jak miłość. Zatem kiedy pół na czoła po maraton, już tak przeliczając tą kontuzję i to wszystko? Zrób zdjęcie jeszcze, to Marta. Marta. Na Facebooka. Czyli spotykamy się za rok na kolejnym pół maratonie, a pan marszałek biegnie na dystansie pół maratonu. Tego panu życzę. Powiem, że i do pracy, i do działalności politycznej, do działalności w każdej dziedzinie życia. Zatem jeszcze raz gratulujemy i oklaskujemy już kolejnym zawodnikom. Proszę państwa, czyżbym miał powiedzieć słowami Jana Kochanowskiego? Pełno nasa, jakoby nikogo nie było. No nie, nie wstydzili. Prosimy o brawa. Brawo. Brawo, panie marszałku. O. To my gratulujemy panu marszałkowi, tak? Dobry, bardzo dobry. Gratulujemy. Popatrzcie, Zawisła w przestrzeni samotnie, potrzebuje waszej pomocy. Prosimy o 10 km, a zaraz będzie falał pierwszy zawodnik na półmaratonie. Czekają srebrne medale na 10 i złote na półmaratony. Już jest, oto! Zwycięstwo dzisiejszej 36. edycji. Wreszcie srebrne. Pierwszy zawodnik. Zwycięzca półmaratonu, medalista mistrzostw Polski na długich dystansach, obecnie już... Dogonił tych, co z 10 ma, widzisz? Jeszcze z 10 biegną, a już jest pierwszy finalista na półmaratonu. On. Przerwamy czas, godzina 11 minut, to jest czas. Marcina Dzimiczyszu, teraz poznamy szczegóły na programie. Pięknie, na razie wszystko co podajemy na żywo, a my może uściślimy, żeby na później ktoś nie ciągnął po sądach. My podajemy na żywo informacje nieoficjalne, jeżeli chodzi o czasy, prawda? Dopiero jak namiotu godzina 11, zobacz. Godzina 11, widzisz? Wszystkie nasze informacje są również oficjalne. Godzina 11. Tak jest, oczywiście. Gorące brawa! Godzina 11 na razie minęła. To jest wasza gorące brawa. Wasza dobrą drogę obrałaś. Słuszną drogę. Gratuluję cię. Jeszcze. Rafał i Magdalena. Już mamy oficjalne potwierdzenie czasu Marcina Celała z namiotu do tego spotu. Godzina 10.47. Taki za? Wycięzca godzina 10.47. Taki oficjalnie rezultat.